Chciałam Państwu opowiedzieć o masażu stóp Onzon Su. Na początek może się przedstawię. Zajmuję się taką sztuką ruchu dla zdrowia, Tai Chi Kung. W dzisiejszych czasach tą sztukę nazywamy Tai Chi. To jest nazwa, która została rozpowszechniona na początku wieku. Mój mistrz Ming utrzymuje tą nazwę Tai Chi Kung dla tej sztuki, dla tej praktyki. Żeby zaakcentować pochodzenie tej sztuki i treść, co przez tą sztukę ruchu dla życia jest przekazywane. Zajmuję się praktyką Tai Chi Kung od 11 lat. 11 lat temu zamieszkałam w Polsce, jestem Czeszką. Wcześniej, od 1989 roku, ćwiczyłam Tai Chi, styl Yang. Mówię o tym dlatego, że jest powiązanie między nauką, sztuką ruchu Tai Chi Kung i masażem stóp Onzon Su. I to powiązanie jest takie, że najlepiej, taka idealna sytuacja jest taka, że jeżeli osoba, która wykonuje masaż, praktykuje Tai Chi Kung i jednocześnie masaż stóp Onzon Su, wtedy ten masaż jest skuteczniejszy. Idealna sytuacja jest taka, że i osoba, która jest masowana, która poddaje się temu masażowi, też praktykuje Tai Chi Kung. Drugie takie powiązanie jest takie, że tej sztuki Tai Chi Kung i sztuki masażu stóp według systemu Onzon Su uczy się u tego samego nauczyciela, mistrza Minga. Mistrz Ming jest jednym z pięciu żyjących mistrzów tego stylu. Przekazuje nam te techniki taoistyczne poprzez praktykowanie Tai Chi Kung. Mistrz Ming jest Chińczykiem, który mieszka od ponad 20 lat we Włoszech i jest setnym pokoleniem mistrzów masażu stóp Onzon Su. Dlatego, że od wielu pokoleń jest też lekarzem medycyny chińskiej. Jego historia życia i to, w jaki sposób zetknął się z praktyką Onzon Su, jest taka, że jako lekarz podróżował po Chinach i spotkał w górach, w domku na odosobnieniu mnicha buddyjskiego, który był chory, on go uleczył i wtedy ten mnich, który nazywał się Tonsi, przekazał mu tą wiedzę na temat masażu Onzon Su. Mapa, którą tutaj widzimy, nazywa się mapą nieba przedurodzeniowego i według tradycji została stworzona przez mistrza, który nazywał się Wielki Nieśmiertelny Mistrz Nagie Czerwone Stopy. Następna mapa, o której Państwu chciałam powiedzieć, jest mapa wewnętrznego krajobrazu według Mozi. To był mistrz taoistyczny, który w ogóle jest uważany za twórcę tego systemu Onzon Su. On żył w V wieku przed urodzeniem Chrystusa. I cała historia przekazywania masażu Onzon Su wygląda w ten sposób, że zawsze ta wiedza była przekazywana ustnie. W zasadzie wydanie tej książki, Tao Stóp, wprowadzenie do masażu Onzon Su, jest taką pierwszą próbą spisania tej wiedzy i przekazywania jej właśnie w formie pisemnej. Oczywiście, że tutaj są opisane tylko podstawy i tak naprawdę ta książka ma Państwa zachęcić do dalszego poszukiwania, zdobywania tej wiedzy i praktykowania tego masażu. Wracając do mistrza Mozi,
On przed śmiercią przekazał tą wiedzę na temat masażu Onzonsu trzem swoim uczniom. Był to mnich, żebrak i wędrujący lekarz. Mnisi w tych czasach masowali głównie bogatych ludzi z wysokich klas społecznych, dlatego że ci ludzie mieli do mnichów największe zaufanie i cierpieli często na choroby psychiczne. Według mnichów choroby psychiczne są spowodowane nadmiarem energii ognia, gorąca, która gromadzi się w górnej części ciała i podnosi się do głowy. I mnisi, masując bogatych ludzi poprzez bardzo głębokie, bolesne masowanie stóp, przenosili tą energię w dół, żeby nadać jej właściwszy kierunek, bo taoiści uważają, że zdrowy człowiek powinien mieć cieple stopy i zimną głowę. Jeżeli głowa jest rozgrzana lub stopy zimne, to świadczy to o jakimś zaburzeniu w krążenia energii witalnej w organizmie. Z kolei żebracy masowali też ludzi bogatych, którzy z kolei z powodu braku ruchu i objadania się cierpieli na zaburzenia krążenia i problemy żołądkowe. Ich masaż był przyjemny, łagodny, żeby pobudzić krążenie i żeby tych ludzi bogatych rozluźnić. Następnie tą wiedzę przekazywali i masażem Onzonsu zajmowali się wędrujący lekarze. Oni masowali głównie ludzi ze średniej warstwy społecznej i ich masaż był umiarkowany, regulując w ten sposób pracę wszystkich narządów i przepływ energii w kanałach energetycznych. Dlatego opanowywując podstawy masażu stóp Onzonsu, mamy taką możliwość wprowadzania pewnych zmian, dostosowywania tej wiedzy do potrzeb dzisiejszych ludzi. Dlatego że pewne choroby zniknęły, inne się pojawiły z powodu zatrucia środowiska i zmian, które nastąpiły w dzisiejszym świecie, to dzisiejszym ludziom inne rzeczy są potrzebne, na co innego chorują. Także zawsze dostosowujemy się do osoby, którą masujemy, wybierając z tej ogromnej wiedzy coś konkretnego, czym możemy osobie, którą masujemy, pomóc. Co dotyczy nazwy tego masażu Onzonsu, to można powiedzieć, że to jest sztuka masowania pięt. Jeżeli przyjrzymy się nazwie Onzonsu w zapisie chińskim, to pierwsze słowo on jest złożone z dwóch znaków chińskich. I pierwszy znak oznacza rękę, drugi znak cichy, spokojny. I to mówi, że osoba, która wykonuje masaż, powinna mieć ręce ciche, spokojne, w harmonii, które dostosowują się do osoby masowanej. Zon oznacza piętę. Ta pięta się tutaj znalazła dlatego, że jest bardzo ważna. Oczywiście, że masujemy całą stopę, ale
Pięta odgrywa bardzo ważną rolę ze względu na to, że daje stabilność. Ona podtrzymuje nasze ciało. Też jest to miejsce, gdzie rodzi się wewnętrzna energia. I taoiści uważali, że człowiek, prawdziwy człowiek, powinien oddychać poprzez pięty. To oczywiście nie oznacza, że pobieramy piętami powietrze. Chodzi o to, że pięty powinny być odblokowane i poprzez pięty pobieramy energię życiową z ziemi. On, zon, su. Słowo su w zapisie chińskim oznacza sztukę. W języku chińskim zawsze wykładnia znaków jest bardzo szeroka i oprócz tego, że to oznacza sztukę, oznacza ten znak też iść naprzód, praktykując wytrwale, żeby uzyskać praktyczny rezultat. Dawni mistrzowie uważali, że stopy są korzeniem ludzkiego organizmu. Wynika to z takiej koncepcji, że człowiek jest istotą pośrednią między ziemią i niebem. Stąpa stopami po ziemi, ziemia go podtrzymuje i niebo go przykrywa. I stąd sięgają go wpływy kosmiczne. Dawni mistrzowie zalecali częste mycie stóp dla poprawy krążenia i rozjaśnienia umysłu. Najlepiej jest rano myć stopy zimną wodą. To rozbudza umysł i wieczorem ciepłą to z kolei uspokaja i ściąga energię z głowy w dół. Także umyliśmy stopy w cieplej wodzie, w ten sposób je rozgrzaliśmy i przygotowaliśmy stopę do masażu. Co dotyczy pozycji, to taka idealna pozycja jest pozycja leżąca, kiedy osoba masowana leży na plecach. Zaczynamy u mężczyzn od lewej stopy i u kobiet od prawej stopy, dlatego że to wynika z przepływu energii w kanalach energetycznych z naszego układu energetycznego ciała. Zawsze przed rozpoczęciem masażu stóp smarujemy stopę olejem. Najlepszy jest olej sezamowy, dlatego że taki olej nie jest za tłusty i olej nam umożliwi lepszy kontakt ze stopą. I łatwiej jest też przesuwać palcami po stopie. Już samo smarowanie jest bardzo odprężające dla osoby masowanej, bardzo przyjemne. I teraz zaczynamy od kręcenia stopą, żeby ją rozruszać, rozciągnąć ścięgno Achillesa i rozluźnić staw skokowy. Kręcimy stopą 9 razy w lewo. Staramy się wyczuć, na co nam pozwalają ścięgna i wiązadla i jak duży zakres ruchu możemy wykonać. Potem wyginamy stopę w jedną stronę i w drugą stronę, jednocześnie ześlizgując się z niej do góry i w dół. I tak kilka razy. Znajdujemy takie wgłębienia pod kostką i tymi dwoma palcami uciskamy te miejsca z prawej i z lewej strony równocześnie 9 razy.
znajdujemy wgłębienie tutaj nad stawami skokowymi, między ścięgnami i uciskamy kciukami 9 razy. Potem ruchem robaka, palcem wskazującym, zjeżdżamy między ścięgnami od palców w kierunku stawu skokowego. Jednocześnie, tak jak robak, poruszając się i ześlizgując w jedną stronę i z powrotem. To możemy powtarzać kilka razy. I układamy dłoń w taki dzióbek i opukujemy stopę od góry paznokciami. Potem dłonią otwartą pocieramy stopę z zewnątrz, z zewnętrznej strony, po czubkach palców. Popięcie. I od wewnątrz. I uciskamy ścięgno Achillesa, biorąc go między palec wskazujący i kciuk, albo tymi palcami i kciukiem z drugiej strony. I tak kilka razy, poruszając się odpięty w górę. Przechodzimy do palców. Otwieramy palce w taki sposób, że chwytajmy je trzema palcami. Palec wskazujący jest od góry, te dwa są z boku. Trzymamy palec, wyciągając go delikatnie i zjeżdżamy z takim pstryknięciem z poszczególnych palców. Także wyciągamy, uciskamy i zjeżdżamy. Tak jakbyśmy zrywali kwiatek. Uciskamy opuszki palców, biorąc je między kciuk i palec wskazujący. To też możemy powtarzać kilka razy. I potem otwieramy palce, rozciągając je, oddalając je od siebie i równocześnie je wyciągając w górę. I wyginamy każdy palec w jedną stronę i w drugą stronę. Bierzemy poszczególne palce i wyciągając je lekko, kręcimy 9 razy w lewo i 9 razy w prawo. Układamy dłoń w ten sposób, to się nazywa liść wierzby. Bardzo ważne jest, żeby kciuk przylegał do dłoni i był lekko zgięty, palce połączone. Wtedy energia jest przesyłana do krawędzi małego palca. I teraz pilujemy pod palcami. I wzdłuż stopy. Po środku. Układamy ponownie palce w taki dzióbek i stukamy. Najważniejsza jest pięta.
Można też opłukać całą stopę, bo jest to bardzo przyjemne i pobudza to krążenie energii w organizmie. W ten sposób skończyliśmy masaż wstępny. Poprawimy sobie trochę ustawienie nogi. Bo bardzo ważne jest, żeby kolano nie było zatrzaśnięte. Dobrze jest też podłożyć coś pod kolano, żeby ono było lekko zgięte i żebyśmy mogli swobodnie, wykonując masaż, poruszać też stopą, jeżeli jest to konieczne. Zamiast masażu wstępnego możemy zastosować mapę nieba pourodzeniowego. I konkretnie część tej mapy, kanalizację wód. Pokażę teraz Państwu, jak to się wykonuje. Dlatego, że chodzi o wodę, o przepływ płynów w organizmie, stosujemy podczas masażu, używamy palca małego. Tu mamy jezioro górskie. Najpierw uciskamy 6 razy małym palcem to miejsce. I potem kręcimy 6 razy w lewo. I 6 razy w prawo. To nazywamy zbieraniem wód w jeziorze górskim. Z jeziora górskiego ciekną rzeki w kierunku oceanu. Jedna rzeka, druga rzeka i trzecia rzeka. I zjeżdżając małym palcem w kierunku oceanu, czyścimy koryto rzeki. Robimy to bardzo mocno, bo rzeki są uważane za rzeki podziemne. I żeby oczyścić koryto rzeki, żeby woda była dobrze skanalizowana, czyścimy je uciskając bardzo mocno. I trzecia rzeka. Jeżeli masujemy stopę, krajobraz, który jest na stopie, używamy wszystkich palców. Tych 5 przemian, o których mówiłam, w dłoni dotyczy idąc od małego palca, który jest w wodzie, palec serdeczny to drewno, palec środkowy to ogień, palec wskazujący ziemia i kciuk jest w elemencie drewna. Musimy tutaj powiedzieć, że narządy, które tutaj widzimy, też są przyporządkowane do 5 aktywnych sił Nghan, jak one po chińsku się nazywają, następująco. Ogień to wątroba, ziemia to żołądek, trzustka, śledziona, należy do ziemi też jelito. Metal to płuca, woda dotyczy nerek, dróg moczowych, pęcherza i układu hormonalnego. Rozpoczynając masaż stóp od nerek, zawsze zaczynamy od palców. Zaczynamy od małego palca. Nawiązujemy kontakt z małym palcem i dojeżdżamy do miejsca, gdzie znajdują się nerki. W tym miejscu małym palcem uciskamy 9 razy. 9 razy masując to miejsce kręcimy w lewo, 9 razy w prawo. I wyprowadzamy wodę w kierunku pęcherza. I tak kilka razy, najlepiej 9 razy
Zjeżdżając małym palcem w kierunku pęcherza, masujemy drogi moczowe i pęcherz. Na początku nie musimy masować układu hormonalnego, bo na nerkach ten masaż zakończymy. Dlatego przechodzimy woda, drewno do elementu drewna, zaczynając od palca u nogi. Nawiązujemy palcem serdecznym kontakt z dużym palcem u nogi i dojeżdżamy do miejsca, gdzie znajduje się wątroba. To jest to miejsce. I masujemy wątrobę takim ruchem do góry w dół. Jak już pomasowaliśmy wątrobę, masujemy jeszcze woreczek żółczowy, który znajduje się w tym miejscu i masujemy go uciskając 9 razy to miejsce. Od drewna przechodzimy do palca środkowego, to jest ogień. Woda, drewno, ogień. Łączymy palce i schodzimy do serca, które przyporządkowane jest do elementu ognia. I uciskamy w rytm bicia serca. Możemy uciskać 9 razy, 18, 27. I jak pomasowaliśmy serce, przechodzimy do masażu palcem wskazującym, który jest przyporządkowany do elementu ziemi. Ziemia znajduje się tutaj. Palce się łączą, nawiązują kontakt i zjeżdżamy do miejsca, gdzie znajduje się żołądek. To jest dosyć spory obszar w tym miejscu i są dwa sposoby masowania żołądka. Można masować w ten sposób na krzyż, góra-dół, w prawo-w-lewo, rozmasowując cały ten prostokąt. Następny sposób jest taki, że robimy takie kulka, masując 9 razy w lewo, 9 razy w prawo, 9 razy w lewo, 9 razy w prawo i tak miejsce koło miejsca rozmasowujemy cały obszar. Schodząc od góry w dół, też jednocześnie pomasujemy trzustkę, wzmacniając ją. I jeszcze musimy przejść do śledziony, która znajduje się na krawędzi zewnętrznej stopy w tym miejscu. I też uciskając ją, wzmacniamy śledzionę 9 razy lub wielokrotność 9. Przechodzimy do jelita grubego, to jest ta spirala tutaj, napięcie, którą widzimy. I najlepiej jest to masaż wykonywać palcem wskazującym, który zginamy, i kostką palca wskazującego. Wygląda to w ten sposób, że zaczynamy od środka tej spirali i staramy się bardzo głęboko, uciskając, rozmasować piętę takim kolistym ruchem, wyprowadzając kal na zewnątrz, pobudzając pracę jelita grubego i wychodzimy w tym miejscu, gdzie znajduje się odbit. Skończyliśmy w ten sposób masaż układu trawiennego, element ziemi, i przechodzimy do płuc. Płuca znajdują się w tym miejscu. Nawiązujemy kontakt odpowiednimi palcami. Zjeżdżamy do miejsca, gdzie znajduje się płuco. Drugim palcem też. I płuca masujemy w taki sposób, że w rytm oddechu osoby masowanej, obserwując, jak jej brzuch podnosi się i opada, i jednocześnie oddychając w ten sam sposób, masujemy na zewnątrz, wdech, do wewnątrz, wydech. I tak przez pewien czas w rytm oddechu osoby masowanej masujemy płuca.
I możemy jeszcze przejść do wyrzucania śluzu z płuc, masując takimi dużymi łukami na zewnątrz, do wewnątrz, na zewnątrz i do wewnątrz. W ten sposób pomasowaliśmy płuca. I wracamy z powrotem, bo kolo się zamknęło i ponownie znajdujemy się w wodzie. Masujemy nerki drugi raz, żeby je wzmocnić i żeby toksyny łatwiej nerki mogli usunąć, które podczas masażu wydzielają się w większej ilości. Uciskamy ponownie nerki 9 razy, kręcimy 9 razy w lewo, w prawo i wyprowadzamy wodę na zewnątrz do pęcherza. I przechodzimy do masowania układu hormonalnego. Tu widzimy dwa punkty, które są głęboko wpięte, ukryte i musimy trochę siły zastosować, żeby ich sięgnąć. Możemy też użyć jakiegoś kamienia czy keł dzika, żeby głębiej sięgnąć aż miejsca, które znajduje się głęboko wpięcie. I też uciskamy 9 razy lub wielokrotność 9, jedno miejsce, drugie miejsce. I przechodzimy do masowania obszaru, którego tutaj nie widzimy. To jest pod kostką. Cały ten obszar rozmasowujemy też używając małego palca, kręcąc 9 razy w lewo, w prawo. I tak jak masowaliśmy żołądek, to rozmasowujemy cały ten obszar, który znajduje się pod zewnętrzną kostką. To samo powtarzamy pod wewnętrzną kostką, rozmasowując małym palcem, kręcąc 9 razy w lewo, 9 razy w prawo, cały obszar, tak żeby był ciepły i czerwony, rozmasowany. Masaż stóp Onzonsu najlepiej jest wykonywać codziennie, bo zastosowanie tego masażu może być bardzo różne. Możemy go wykonywać komuś z rodziny, znajomym, osobom potrzebującym, które mają jakieś dolegliwości zdrowotne. Można go wykonywać tylko dla przyjemności, dla wzmocnienia sił w organizmie, sił witalnych i fizycznych, i psychicznych. Można go robić dla przyjemności i odprężenia. I można go zastosować jako sposób wspomagający leczenie, funkcjonowanie organizmu. Także jeżeli doszło do jakichś zaburzeń i problemów zdrowotnych, to stosując tą konkretną mapę, możemy się zatrzymać w miejscu, gdzie znajduje się odpowiedni narząd, który należy wzmocnić i w tym miejscu masować dłużej, wspomagając pracę tego narządu. Stosowanie masażu stóp też może być takie, żeby zharmonizować pracę wszystkich narządów i poprawić samopoczucie zarówno fizyczne, jak i psychiczne osoby, którą masujemy.